Pierwszy koncert, który zorganizowałem, był totalną klapą. Fałsz. Nazywam się Stanisław Trzciński. Możecie mnie znać z płyt, z kompilacji, z Radia PIN, w którym miałem 8 lat audycję. Byłem dyrektorem artystyczno-repertuarowym Universal Music Polska. Dzisiaj prowadzę agencję marketingu muzycznego, którą założyłem, STX Music Solutions, oraz agencję eventową STX Jambory. Chciałbym Was zaprosić do rozmowy, gdzie porozmawiamy, co było w muzyce, co jest w muzyce i co w tej muzyce będzie w przyszłości. Takim pierwszym moim koncertem, pod którym się podpisałem sam, z moim wspólnikiem, to był koncert w Fabryce Trzciny i w Mendes w 2004 roku. To był już taki większy koncert, a później, rok później, Macy Gray w sali kongresowej, to był taki, no można powiedzieć, wielki sukces. I pewnie zaważył na dalszych decyzjach, co robić, ale zdecydowanie nie była to klapa. Muzyka potrafi być torturą. Prawda, jest nawet używana do torturowania w czasie wojen. Nikt mnie nie torturował muzyką, ale muszę przyznać, że znaczy, nie jest dużo muzyki, której nie jestem w stanie słuchać, ale mam pewien problem z country amerykańskim. Chociaż jest wyjątek Johnny Cash, którego całego bardzo lubię. Nadal słucham składanek na płytach. Prawda, poprzednie pokolenia i niektórzy moi znajomi zbierają winyle, ja mam też ich dość dużo, ale nie jestem kolekcjonerem. Tak, kolekcjonuję płyty kompaktowe, mam ich ponad 15 tysięcy i cały czas z nich korzystam. Rajdery polskich gwiazd nie były kiedyś tak absurdalne jak teraz. Fałsz, one były bardziej absurdalne. To, co mnie tylko zdziwiło w polskich rajderach i wymaganiach, to kiedyś, jak dostałem, robiąc w Londynie na Wembley duży festiwal dla Polaków, to dostałem rider Dody z wielkim takim pluszową okładką, bardzo interesującą. Znaczy, to było zdjęcie, ale ogólnie był to najładniej zilustrowany rider, jaki widziałem w życiu. No taki trochę dziewczyński, ale no to było nawet śmieszne. Kylie Minogue, kiedy robiliśmy koncert w Stoczni w 2009 roku, zażyczyła sobie całego wyposażonego spa i miejsce do jogi, które dostała na zapleczu sceny. Kiedyś Grace Jones zażyczyła sobie jednego typu szampana, zgodziła się w samochodzie z lotniska na zamiennik, po czym nie wyszła na scenie u nas, bo nie dostała tego szampana i myśmy go w ciągu 40 minut ściągnęli, jedynego na terenie Mazowsza, jaki w ogóle był, przypadkiem dodajmy. Muzyka i marketing współistnieją od zawsze. Prawda o tyle, że marketing to jest po prostu otoczenie, komunikacja, emocja. Amerykańska sieć Abercrombie & Fitch zaatakowała dzieciaki w wieku 16-20 lat. Zdobyła całkowicie ten rynek w Ameryce, emitując bardzo głośną muzykę, która wykurzała wszystkich powyżej 30, ale przyciągała tych najmłodszych. W przypadku gastronomii to są bardzo faktycznie konkretne cyfry procentowe, że na przykład szybsza, głośniejsza muzyka powoduje szybszą konsumpcję w czasie lunchy tam o jakieś 18% i ponad 20 kilka procent też szybsze picie drinków wieczorem w klubach. Czy muzyka w reklamach działa jak narkotyk? Prawda, fałsz? Trochę prawda, trochę fałsz. Fałsz, bo nie ma tam ukrytych neuroprzekazów, czyli nie jest to na jakichś nielegalnych pomysłach oparte. Ta muzyka powoduje, że nie musimy w ogóle widzieć reklamy, żeby ją zobaczyć. Czyli po obejrzeniu kilkukrotnym wystarczy reklamy z muzyką, która jest dobrze dopasowana, idziemy sobie zrobić herbatę, leci tam jako któraś reklama ta z tą muzyką dobrze dobraną, robimy sobie kawę, herbatę, słyszymy i my widzimy te obrazy. Typologia odbiorców muzyki w dobie cyfryzacji. Sens mojej pracy doktorskiej da się streścić w trzech zdaniach. Fałsz, bo da się streścić w jednym zdaniu. Jak zmienia się odbiór muzyki i odbiorcy muzyki w tej dobie cyfryzacji, miniaturyzacji, czyli czy to działa, czy nie działa, że ta muzyka jest dużo częściej, jesteśmy nią dużo bardziej atakowani, czy to zmienia nasze zwyczaje? No może to były trzy zdania. Gdyby Polska była gatunkiem muzycznym, byłaby disco polo. Prawda, fałsz? Oczywiście, że prawda, byłaby disco polo. Muzyka disco polo jest muzyką ludową. Jest dalszym ciągiem muzyki ludowej, współczesnej. W tym kontekście muzyka ludowa, czy świat stał muzyką Mozarta, czy Bacha? Nie, stał muzyką ludową, graną na prowincji, tak samo w Europie Zachodniej. Ta muzyka ludowa, plemienna, jest najważniejsza, najbliższa człowiekowi. No u nas jest to disco polo, więc oczywiście, że Polska jest disco polo. Gdybym wiedział 20 lat temu to, co wiem dzisiaj o muzyce,
Myślę, że niczego bym nie zmienił, a może nawet trochę bardziej świadomie się w niej poruszał. Szybciej bym zrobił doktorat, szybciej bym uczył studentów. Idę na koncert.